Artur Bobsza, życie w namiocie. Witam was w ten wieczny i deszczowy dzień na Podlasiu. Korzystając z chwili pogody, pomyślałem sobie, że mamy świetną okazję, żeby opowiedzieć kilka słów na temat mojego tegorocznego nabytku, czyli sakw rowerowych marki Ortlieb. Jest to model Ortlieb Backroller Plus. Sakwy nabyłem w tym roku i nie chciałbym, żebyście traktowali ten filmik jako jakąś taką recenzję porządną. Raczej są to pierwsze wrażenia z użytkowania tego produktu. Do tej pory jeździłem z sakwami Crosso Dry, bardzo popularne polskie, relatywnie tanie sakwy prawowe. W tym roku zdecydowałem się na model z wyższej półki i kupiłem backrollera. I teraz specjalnie kupiłem sakwy, które są tak jakby po przeciwległym biegunie. Kiedy Crosso Dry to ten najtańszy model, powiedzmy, z takiej wyprawowej półki cenowej, no to te backrollery to już jest ten nie najdroższy model Ortlieba zdecydowanie, ale jeden z droższych i jeden z ciekawszych. Te sakwy kosztują w sklepach, jeżeli będziecie ich szukać w internecie, to mniej więcej cena jest stała 579 zł, o ile dobrze kojarzę w tej chwili. Jeśli dobrze poszukacie, możecie trafić na te sakwy w niższej cenie i to zdecydowanie niższej. Ja kupiłem je chyba za 450, jeżeli dobrze pamiętam. Czasem trafiają się fajne promocje, szukajcie linków po prostu. Ja nie będę w tej chwili robić nikomu reklamy, ale jeżeli można je znaleźć taniej, to je znajdziecie. I teraz tak, czym one się różnią na przykład od moich poprzednich sakw? To są sakwy wykonane z kordury, a więc różni się materiał. Crosso Dry to był poliester. Kordura to bardzo wytrzymały materiał, odporny na przecieranie. Ta kordura jest od spodu powlekana taką podgumowaną, gumowatą substancją, która ma zapewnić wodoszczelność, bo kordura sama w sobie nie jest wodoszczelna. Ja wam za chwilę pokażę, jak to wygląda od środka. Natomiast chciałbym zacząć od takiej podstawowej rzeczy, czyli pojemność tych sakw, bo to jest rzecz, która na przykład mnie bardzo nurtowała, dlatego że jeżeli spojrzycie sobie na jakąś stronę jakiegoś sklepu albo na stronę producenta, najlepiej Ortlieb, to zobaczycie, że pojemność tej sakwy to jest 20 litrów. I trochę mnie to zniechęcało do zakupu tych sakw, bo Crosso, których używam, w sensie 20 litrów jedna, bo Crosso, których używam w tej chwili, podaje, że pojemność sakw Crosso Dry to 30 litrów na sztukę, no więc różnica 20 litrów przy parze, to bardzo dużo. Niemniej zdecydowałem się na zakup tych sakw i okazało się, że ta różnica wcale nie jest taka wyraźna. I teraz pokażę wam małe porównanie. Tutaj mamy Ortlieba wypchanego, to nie jest jeszcze pełnia jego możliwości. Sakwa jest zrolowana czterokrotnie i obok stawiam sakwę Crosso Dry. Sakwa zrolowana trzykrotnie, ale to też nie jest jeszcze pełnia jej możliwości, bo tutaj mamy trochę miejsca. Jak widzicie, różnica jest, ale na pewno nie jest to różnica 10 litrów. Tutaj na pewno weszłaby jeszcze moja kurtka i prawdopodobnie jeszcze coś oprócz tej kurtki. Mówię o kurtce, którą mam na sobie. Tutaj spokojnie wejdzie ta kurtka, ale nie sądzę, żebym zmieścił coś jeszcze. Więc ja nawet zrobię w osobnym filmiku takie porównanie, w którym przepakowuję te same rzeczy z Crosso Dry do Ortlieba i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście te sakwy są dużo mniejsze. Ale jak widzicie, na pierwszy rzut oka jeszcze sprawdźcie szerokość, bo to też jest ważne. Jak widzicie, obie są bardzo szerokie i po prostu ktoś tutaj trochę mija się z prawdą, jeżeli chodzi o pojemność. Nie wiem dlaczego. Być może Ortlieb po prostu pokazuje minimalną pojemność swoich sakw. No nie wiem, w każdym razie pierwsza rzecz, to ta sakwa jest naprawdę pojemna. I teraz zobaczymy, co jest w środku, żebyście mieli pewne wyobrażenie na ten temat. Co można w takiej sakwie pojedynczej, przypominam, rzekomo 20-litrowej zmieścić. Możecie zajrzeć do środka, jest wypchana. I wypakowujemy rzeczy. Na pierwszy rzut oka idzie Polar. Wiadomo, że na wyprawie sakwy mamy dwie, więc do jednej idzie tylko połowa rzeczy. Tutaj mamy pelerynę przeciwdeszczową. Jak jest porządna ulewa, to taka peleryna bardzo się przydaje. Duct tape, bardzo przydatna sprawa, jeżeli coś nam się spierdzieli na wyprawie, to duct tape'em, albo trytytką, albo żywicą epoksydową można naprawić praktycznie wszystko. Tutaj mamy mały karnister gazowy, 240 gram. Dalej, kolejna sprawa, ta wielka, no w sumie niewielka, ale torba fotograficzna mieści dwa powerbanki, 20 000 mAh firmy Xiaomi, nie wiem jak to się wymawia, nie jestem Chińczykiem, nie znam chińskiego. Dalej, mała apteczka,
jeszcze dalej materacyk, żeby się wygodnie spało w nocy. I na samym końcu rzecz, która zajmuje najwięcej miejsca. Śpiworek marki Fjord Nansen. Model TOG XL, jeżeli kto kogoś ciekawi. Po skompresowaniu bardzo malutki, ale też bardzo ciepły. Tu jest komfort 6 stopni. Bardzo fajny śpiworek. Teraz możemy zajrzeć do środka sakwy. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu jest takie... To jest taką specjalną gumowatą substancją pokryte. I co ciekawe, to światła, jak ta sakwa jest podstawiona pod światło, to widzimy moją rękę po drugiej stronie. Czyli ten materiał jest taki lekko przezroczysty. I teraz fajna sprawa. O ile na przykład Crosso, ten, przynajmniej ten model Crosso Dry, nie wiem jak droższe, podejrzewam, że tam też są jakieś bajery, ale tutaj w tym Ortlibie mamy dwie dodatkowe kieszonki. Pierwsza jest taka dość głęboka, widzicie, że tam moja ręka wchodzi, tam spokojnie można jakieś dokumenty, mapę wrzucić czy coś. Druga kieszonka jest z kolei zamykana na zamek, no trochę mniejsza. Na przykład sprawdzałem, czy mapa się mieści na szerokość, ale się nie mieści. Więc dwie dodatkowe kieszonki są o tyle fajne, że te kieszonki jeszcze zasłaniają nam, nie można nawet do góry tak podnieść, zasłaniają nam ten panel z tą plastikową usztywniającą tutaj ścianką i z wszystkimi mocowaniami, do których się z tyłu haki mocują. Więc bardzo fajna sprawa. Sakwa jest ponownie spakowana, teraz pokażę wam system zamykania Ortliba w praktyce. Każdy, kto miał do czynienia z sakwami, na przykład Crosso Dry, Crosso Twist, będzie rozumiał, o co w tym chodzi. Oczywiście zamykanie jest rolowane, chodzi o to, żeby było szczelne i odporne na próby dostania się do środka wody. I teraz różnica jest mała między na przykład tym, co oferuje Crosso Dry, a różnica polega po pierwsze na tym, tu jest takie plastikowe usztywnienie, które zauważyłem, że pozwala trochę lepiej uszczelnić tą sakwę. Też trzeba pamiętać, że ten worek jest wykonany z kordury i on nie jest taki sztywny jak na przykład te sakwy dry. Ortlib też oferuje model tych sakw trochę tańszy, wykonany właśnie z poliestru, ale specjalnie chciałem sprawdzić kordurę, żeby zobaczyć jak to wygląda w praktyce. Teraz jak widzicie, tutaj rolujemy tą sakwę. Tak jak mówiłem, mogę ją spokojnie zrolować na 4 razy. Teoretycznie chyba wystarczyłoby na 2. I teraz tak, jedna fajna rzecz to jest to. To jest taki pasek, który nam tą sakwę uszczelnia. Jak ja go sobie tutaj ciachnę, to on dociska górną część sakwy. Tego nie ma na przykład w Crosso Dry. I to jest moim zdaniem super sprawa, bo on naprawdę pomaga, jak już zejdzie z tej sakwy powietrze, to i tak pozostanie zaciśnięte. I na pewno nam się tutaj woda nigdy nie dostanie. Miałem sytuację, że do Crosso, która nie była w pełni wypchana, tutaj właśnie zaczęło się luzować, kiedy powietrze z niej zeszło i dostało się do środka trochę wody. Tutaj z tym paskiem dodatkowym raczej nie ma możliwości, żeby coś takiego się stało, jeżeli go dobrze zaciśniemy. I następne są te paski. Tutaj, jak widzicie, jest coś takiego. Łączymy sobie to z jednej strony, łączymy sobie to z drugiej strony i mamy dociśnięte brzegi. I teraz właściwie po co jest ten tutaj troczek? To jest pasek na ramię, bo możemy sobie zdjąć to, o tutaj, z tego haczyka nie wychodzi to, jak się siedzi z drugiej strony sakwy, to może nie widać tego wyraźnie. I jak widzicie, teraz mamy fajną, elegancką taką torbę na rękę. O, torebeczka sobie wisi. A, jeszcze jedna sprawa. W ogóle nie powiedziałem wam jednej rzeczy, którą zaobserwowałem w sakwach z kordury. Już wam teraz tego nie pokażę, bo nie chcę jej wypakowywać ponownie, ale ten materiał jest dużo bardziej wiotki niż te poliestry, z których się robi te tańsze sakwy. I to jest akurat wada. Pod tym względem, że sakwa po prostu zapada się. Te sakwy Crosso Dry na przykład można sobie sztywno postawić i ona nawet jak jest pusta, to będzie stała i my sobie pakujemy rzeczy, pakujemy. A sakwa z kordury po prostu się zapada w sobie i trzeba ją trzymać, bo inaczej się przewala. Jeszcze jeden fajny feature tych sakw Ortliba, o którym chciałem wam powiedzieć, jeśli chodzi o zamykanie. To jest tutaj taki motyw, że jak widzicie,
na końcach. Mamy końcówkę męską i końcówkę żeńską. I to znaczy, że tak naprawdę, teoretycznie, jeżeli bardzo byśmy tego chcieli, to możemy te sakwy zamknąć zupełnie tak samo jak sakwy Crosso Dry od góry. I wtedy w ogóle ten pasek nie jest nam potrzebny. A dlaczego chcielibyśmy to robić na przykład? Dlatego, że zauważyłem, że to zapinanie z tymi dwoma troczkami jest całkiem fajne i eleganckie. Fajnie mieć ten pasek na ramię, ale to jest trochę upierdliwe. W momencie, kiedy rozpinamy sakwy na przykład po drodze, te Crosso Dry, to można sobie stojąc na rowerze i obracając się do tyłu po prostu rozpiąć, rozrolować, wyciągnąć wszystko i zapiąć. Tego nie zrobimy z orkliwem, bo to automatycznie spada nam na dół i musimy się po to schylić, podnieść to. Jak już podniesiemy, to dopiero możemy to przyczepić. Tak więc do wyboru, do koloru. Jedyna rzecz, której się obawiam przy łączeniu tego w ten sposób, to fakt, że ta plastikowa podkładka lubi się wyginać i nie wiem, czy ona się po jakimś czasie nie zdeformuje. Dlatego na razie używam tego tak, jak producent przykazał, czyli z tym dodatkowym paseczkiem tutaj. Tyle jeżeli chodzi o samo zamykanie, a teraz przejdziemy do sedna orkliwa i do rzeczy, która sprawia, że te sakwy są takie naprawdę wygodne w użytkowaniu. Bo to jest moim zdaniem główna przewaga tego nad tańszymi sakwami. To nie jest wytrzymałość, bo one, fakt, że to jest kordura, ale te sakwy z poliestru są tak samo, naprawdę są wystarczająco wytrzymałe. Natomiast wygoda użytkowania orkliwa ujawnia się przede wszystkim w jednym aspekcie i odwracamy sakwę, żeby go pokazać. Ten aspekt to jest system mocowania do bagażnika. Jeżeli kojarzycie na przykład sakwy Crosso Dry, to ten tradycyjny system, bo oni mają też inny już teraz nowszy, ale tradycyjny system Crosso to jest taki hak na gumie i dwa takie metalowe haki tutaj. Proszę. To jest solidne i fajne i to się naprawdę dobrze trzyma. Natomiast przy ściąganiu tych sakw zdarzało mi się klnąć i wymyślać tyle różnych przekleństw po prostu, że w głowie się nie mieści. Natomiast system orkliwa jest dużo bardziej zaawansowany i to niewątpliwie wpływa bardzo mocno na cenę tych sakw, ale jest też niesamowicie wygodny. W porównaniu z tamtym to jest po prostu jak Mercedes w porównaniu z jakimś Trabantem. I teraz tak, jak to wygląda w praktyce? Zrobimy może taki zooming tutaj na tą... Mamy plastikowe haki, jak widać, i jak sobie tutaj spojrzycie, to jest taka plastikowa wkładka. Te wkładki przychodzą razem z sakwami, mamy ich kilka rozmiarów i można sobie przez włożenie tego tutaj dostosować średnicę haka do średnicy bagażnika, więc nieważne jak grube czy jak cienkie mamy rurki, to tak czy inaczej uda nam się raczej ten hak normalnie dopasować. I teraz jak to działa? Tutaj widzicie, ten haczyk zamyka się od dołu. To jest plastik, ale to jest naprawdę solidny plastik, więc ja nie mam raczej obaw o solidność tego systemu nośnego. Ten mały haczyk zamyka nam sakwę od dołu, więc ona nie spadnie. Teraz jak to się otwiera? Bardzo łatwo, bo tutaj mamy rączkę i wystarczy, że ją pociągniemy, to pod wpływem ciężaru sakwy ten haczyk nam się sam otwiera i sam się zamyka, kiedy puszczamy rączkę. To jest sprężynka. Druga sprawa, te haki są na takim plastikowym panelu i tutaj bardzo łatwo możemy sobie dostosować ich rozstaw. Ja nie chcę też za bardzo tutaj z tym się bawić, dlatego że potem będę musiał się bawić z tym jeszcze raz, regulując swój i dopasowując do rozstawu rurek mojego bagażnika. Jak widzicie, oba haki przesuwają się, potem po prostu to zamykamy na zatrzask, jak już trafimy w odpowiednią dziurkę. O, to było tu, tak. Zamykamy na zatrzask i to nam się już nigdzie nie przesunie. I dzięki temu te sakwy możemy przesuwać do tyłu, przesuwać do przodu, dopasować do rozstawu jakichś tam rurek, które mamy w bagażniku. I to działa super na dole, natomiast ten haczyk nam tutaj ma trzymać rurkę bagażnika. Ma po prostu o nią się tutaj zaczepić i nie pozwolić sakwie na przesuwanie się na przykład przy hamowaniu do przodu. Oczywiście ten haczyk również możemy przesuwać w dowolnym w lewo bądź w prawo po tej szynie i on sobie też może być przesuwany w ten sposób, tak żeby go
dopasować do naszego bagażnika, do kształtu rurek, do kąta ich nachylenia. U mnie to sprawdza się idealnie, jak jest po prostu na środku. I o, na środku i skierowane do przodu, mniej więcej poziomo. Tak to wygląda w teorii, a teraz po prostu pokażę wam w praktyce, jak sakwę orkliwa zakłada się na rower, bo to jest bardzo proste i bardzo przyjemne w przeciwieństwie do niektórych innych modeli. Trzymam sobie, haki się otwierają. Zaczepiam. Kładę. Ta-da-dam! Koniec. Sakwa założona. Haczyk opiera się o ten dolny tutaj o bagażnik, także nic nam tutaj nie spadnie. Sakwa też nie zleci. I teraz ściąganie. Ściąganie to jest poezja, czysta poezja. Robimy tak, sakwa zdjęta. Pach! Sakwa założona. Rozładowały się baterie. Minął cały dzień, jesteśmy w innym miejscu. Jedziemy teraz wzdłuż szlaku Green Meadow i tutaj są takie miejsca obsługi rowerzystów, gdzie są stojaczki, tablice informacyjne, wiatki na szczęście, bo cały czas pada, pogoda się wczoraj nie zmieniła. No więc krótko podsumowując, parę słów na temat tych sakw. Jak na razie jestem z nich bardzo zadowolony, chociaż nie używam ich długo. Jedna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, to ten górny pasek uszczelniający, którego możemy użyć. Możemy go użyć jeszcze na jeden sposób. Możemy tutaj wrzucić sobie, przyczepić jakiś sprzęt. Na przykład ja tutaj włożę moje wierne kroksy, których używam po rozbiciu obozu, żeby mi było wygodnie chodzić w budkach mniej w lżejszych budkach. Mam tutaj też ręcznik, spokojnie wrzucam tutaj na przykład kurtkę na wierzch i wtedy mam do nich dostęp cały czas, nie muszę otwierać sakwy, wyciągać tych rzeczy, tylko na przykład jak jest taka dziadowska pogoda jak dzisiaj i co chwilę siąpi, co chwilę pada, wrzucam sobie kurtkę na wierzch, kiedy nie pada, jak zaczyna padać, biorę tą kurtkę, zakładam na siebie bez konieczności otwierania całego tego sprzętu, rozwijania sakwy. No i oczywiście jak kurtka jest mokra, to też warto ją wieść na wierzchu, a nie zamykać w środku i tak, żeby cała sakwa zaczęła śmierdzieć stęchlizną. Krótko podsumowując, co mi się podoba w tych sakwach, to przede wszystkim funkcjonalność, przede wszystkim to, że można tutaj w bardzo łatwy sposób dostosować sobie wszystko, dostosować rozstaw haków do naszego bagażnika. Podoba mi się to, że są te dodatkowe troczki. Podoba mi się przede wszystkim zamykanie pod tym względem, że mamy ten górny uszczelniający pasek, którego bardzo brakuje w Crosso Dry moim zdaniem. Podoba mi się też to, że mamy pasek na ramię, podoba mi się to, że mamy tą rączkę, którą możemy bardzo łatwo wykorzystać do przenoszenia sakw. Podoba mi się to, że bardzo łatwo się je ściąga. Czy coś mi się nie podoba, bo wypadałoby również powiedzieć sobie nieco o negatywnych stronach tych sakw. Jak na razie nie stwierdziłem zbyt wielu takich faktycznie rzeczy, które byłyby w jakiś sposób, które by w jakiś sposób negatywnie wpływały na ocenę tych sakw. Jedna sprawa to to, o czym już wspominałem, że ten system otwierania, pomimo że moim zdaniem lepszy niż Crosso, dlatego że to naprawdę daje nam 100% szczelność po zrolowaniu, to jest nieco bardziej upierdliwy w otwieraniu, ponieważ te dwie rzeczy zawsze, te dwa klipsy tego paska zawsze opadają i zawsze trzeba się po to schylać i to zawsze gdzieś jest na dole sakwy. I to właściwie byłaby chyba jedyna wada z takich, które do tej pory zauważyłem. Jest to orkliw. Ja nie używam tych sakw długo, to jest pierwszy dłuższy wypad z nimi, ale tysiące użytkowników, tysiące podróżników rowerowych na całym świecie mogą zaświadczyć o jakości tego sprzętu. Kosztuje sporo, to na pewno również jest wada tych sakw. Ale porównując je na przykład do lepszych sakw Crosso, tak jak Expert, no to cena wychodzi chyba nawet niższa niż Crosso Expert w tej chwili. Generalnie bardzo mi się podobają, polecam ten sprzęt, polecam ten produkt. Myślę, że warto było zapłacić sporo kasy za ten dodatkowy komfort i funkcjonalność, jaką oferuje Orkliw. Przez najbliższe lata prawdopodobnie, bo to jest sprzęt na lata, będę testował te sakwy i pewnie w pewnym momencie stworzę jakąś recenzję na Życiu w Namiacie, a tymczasem, jeżeli jesteście zainteresowani wyprawami rowerowymi, turystyką rowerową, sakwami rowerowymi,
to zachęcam do odwiedzenia strony życiewnamiocie.pl. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube. Pozdrawiam i do zobaczenia. Szerokiej drogi. Czyli sakw rowerowych Ortlieb Backpacker. Dobra, jeszcze raz.